Dzień doberek kochani, 27 listopada, dzień doberek, wróciłam do żywych, posłuchajcie, no miałam przeokropną chorobę przez dwa dni, przeokropna, a ta przeokropna choroba, no to jest tylko katar, posłuchajcie, to miałam taki katar, że jak, bo leżałam pod kołdrą, wygrzewałam się jak tylko mogłam, że jak tylko wystawiłam nos spod kołdry, to tak, kichałam, że ojojo, Także kochani, jestem, tak powiem, wyspana, wygrzana, no i mam nadzieję, że zdrowa, bo tak jakby ten katar odszedł. <grym> Ale praktycznie, posłuchajcie, przez dwa dni to praktycznie no z domu nie wychodziłam w ogóle. Z łóżka prawie też. Także się kurowałam, 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 a dzisiaj rano wstałam, czy tak, kurowałam się aspiryną, teraflu. Także to tak, no aspiryna ta rozpuszczalna na mnie dobrze działa, także trzy razy dziennie. Do tego witamina C, do tego herbata z cytryną, z cytryną, z dużą ilością cytryny. I co jeszcze, moczenie nóg w gorącej wodzie. Tak, smarowanie się wszelkimi, mam taki ruparą, o to jest jeszcze z Polski, tu wygrzewam apaszka, wygrzewałam się. Mam taką ma maść tutaj niemiecką, balsam do nosa, no to tu ten nos, żeby nie był taki zaczerwieniony. Także posłuchajcie, kochani. Wszystkim współczuję, które mają katar. Serdecznie współczuję. Nie pamiętam, kiedy, kiedy miałam taki katar. Posłuchajcie, powiem tak. Miałam jakiś taki chwilowy dzień, dwa. Ale żeby aż tak, to nie miałam wiele lat. I myślę, że tu jest... Posłuchajcie, tu jest klimat górski. Trochę jest inny. To zimno jest takie lodowate. Czy lodowate? Przyjechałam z Polski. Jakoś tak chyba kwestia było, żebym się tu zaadoptowała do tego klimatu, do tego wszystkiego. Ale tak, wyspałam się. Jestem zadowolona, bo dlaczego miałabym by nie być. <laughs> Jestem zadowolona przede wszystkim z tego, że mogę do Was wrócić, bo przecież no jak człowiek jest chory i kicha, to w ogóle o czym my mówimy, to tylko myśli, jakby się wygrzewać dalej, <laughs> a nie witać się całym moim światem i kłaniać się niutut. Także, kochani, co niniejszym czynie. Kłaniam się niciutko. Zapraszam na kapeczkę. Kaweczka jest. Śmietanka. Sylwusiu dzień dobry, dziękuję. o Sylwusi napisałam, że mam kata, jestem taka chora. Sylwusia, ja jestem blisko. Już ci poprawam, po, poprawiam, poprawiam podusie. No to Sylwusiu dziękuję za wsparcie. Posłuchajcie, czy to nie piękne? <laughs> Tak daleko nam do siebie i choć tak blisko, lub i tak blisko, raz nas dzielą, to znów łączą słowa i nie wiemy, czy to nieba się kołyszą, czy to my, czy to my w obłokach. Także Sylwusiu, ja w tej pościeli, to tak. Jak w tych obłokach. Ale te nieba się kołysały. Oj, kochani, o jak się kołysały! Ale temperatury nie miałam. No, nawet sobie te zrobiłam na taką straszną chorobę, która trwała przez was. No, niestety nie mam żadnej takiej na plus, tylko sam minus. Cóż na to pracę. Ale, kochani, jako że tak powiem, mamy dzielę, mamy święto. Święto, że po dwóch dniach mogę nadawać, mogę nagrywać. To otworzyłam. Lutti di mare, te czekoladowe, owoce morza, które bardzo lubię. A kiedyś <laughs> mam takie wspomnienie, tak <laughs> dostałam, tak kiedyś dawno, dawno temu dostałam, tak, od mojego męża, tak, <laughs> bo wtedy widziałam, słuchajcie, po raz pierwszy. Ja mówię tak, o no ten to jak już wymyśli, to już takie te czekoladki <laughs> były zarąbiste, no to taką tutaj, ha, 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 malutką do tej kawusi, kochani, przełknę. No czekamy, czekamy do końca listopada. Już widziałam, niektórzy ubierają choinki, posłuchajcie, ale dziecko jak jest w domu, no wszyscy jesteśmy dziećmi, to przecież wszyscy czekamy na te choinki, prawda? Ubieranie tych choinek, także już, a Paulinko, dzień dobry, widziałam właśnie jak z Kaspruniem już ubieranie choinek, no, to jest sama atrakcja. Posłuchajcie, sama atrakcja? I dla mnie słowo choinka. To zawsze odzwierciedlało przez wiele, wiele lat mojego życia, ale się zestroiła jak choinka. To znaczy, było tak. Dużo różnych rzeczy i no to i łańcuchy, i wszelkie, wszelkie wszelkiego rozmiaru, rozmiaru pomysłu, koloru. Także bombki to taka na bogato, ta choinka aż kapało tego wszystkiego dobra. Ale to było wiele lat temu. A teraz, i to mi się właśnie podoba, że jest moda na przykład ta choinkę w złocie, albo połączenie. Złota z czerwienią. Albo jakiś tam inny kolor. Tylko posłuchajcie, no to jest oczywiście chwyt marketingowy, no bo tak, jeżeli w zeszłym roku były modne, na przykład złote bombki, no to w tym roku mamy srebrne i już zwiększamy sprzedaż, prawda? Ale pomysł, jako taki mi się podoba, że jednego roku mamy w tonacji yy, na przykład te girlandy, te bombki, ta choinka ubrana, to wszystko w tonacji, nie wiem, złota z bordem. No, to jest takie ciekawe, oczywiście, co kto lubi, ale dalej. Mam w pamięci choinkę Marzenki, mojej koleżanki, która po prostu, posłuchajcie, ubrana choinka, tam po prostu było wiele rzeczy pięknych na bogato i ta choinka to aż kapało tym, tym błyszczącym, no bo tam jest złotem też, ale to tam złoto, wiele różnych rzeczy, ale też na przykład jest takie fajne, że są bombki, na przykład mamy takie bombki na choinkę i oczywiście, słuchajcie, no to co pamiętam jeszcze z ubierania choinki, jak już weszłam na ten temat, no to tak, te najpiękniejsze duże bombki to gdzieś tam u góry. Takie, co to rodowe? Wiecie, ileś lat w rodzinie. No to tu. U nas był taki łabąć. No to posłuchajcie, tak pamiętam z dzieciństwa. Mama takie dwa łabędzie wieszała u samej góry. Oczywiście choinka była mm, prawdziwa. No i pewnego dnia, pewnej, pewnych świąt, bo to przed świętami posłuchajcie. No i choinka się zapaliła. Od świeczki oczywiście, no bo to tak. No ja wiem, może ja byłam w piątej klasie, może w szóstej. I mama, bo to jakoś tak, że się kręciliśmy wszyscy, że to tak było przy nas. Czy to tak było, że to, no to chyba ta, od tej lampki, bo już teraz nie pamiętam, ale pamiętam akcję, jak mama gasiła choinkę. No i posłuchajcie, gasiła, ugasiła tę choinkę, ale bombki się potłukły. I dlaczego o tym opowiadam? Bo z tych pięknych łabędzi została tylko szyjka. No i posłuchajcie, ale tak było... Piękne wspomnienie związane z wieszaniem tych łabędzi na tej choince, że nikt nie miał serca wyrzucić tych szyjek od tych łabędzi. I później w następnych latach te szyjki wisiały. Posłuchajcie, na tym sznureczku, tak bez tego, ale to takie było wspomnienie. Jakoś tak, nie wiem, no nie był to jakiś straszny pożar, ale także nie tak pamiętam ten pożar, jak później temat tych podłuczonych pompek. No to kochani, no tak się dzielę, co mi przyszło. Ale wczoraj, no kochani, no jak człowiek leży w łóżku, to co robi? No słucha ogląda w ten telefoniku. No cóż z tego, że tu widzicie telewizor, jak to jest tylko, no, no, to jest tylko można powiedzieć monitor, no bo nie mam podłączenia, żeby oglądać, bo nie oglądamy już wiele, wiele lat. Owszem, on służy jak przez laptopa można tam film obejrzeć w chwili wolnej, ale to. Nie miałam ani siły, ani natchnienia. No i kochani, leżę w tym łóżku, i tak tutaj przeglądam te filmiki. Ten o tym, ten o tym, I podpowiedziało mi księdza Dominika Chmielewskiego. No i tak słucham jedno. Y, posłuchajcie, podzielę się y, linkiem. Któregoś kazania, tego, które tam mi się podoba, podobało, bo to oczywiście jest dużo różnych. Ale co mi się podobało w jego kazaniu? Tak się tym podzielę. Bo przecież każdy mówi o tym, aby było nam lepiej i lżej żyć. Bo samo mówienie, a miłość, a miłość, a miłość, no posłuchajcie, no miłość jest ważna, ale jeden to rozumie, to miłość jako tylko seks, a drugi to rozumie tylko seks, a najlepiej jeszcze za pieniądze, a najlepiej i najwygodniej dla niego, bo to uważa, że wszystko sobie można kupić. A trzeci rozumie tak, a czwarty rozumie inaczej. A jeden, jeden no, następna miłość no, to jest oczywiście, posłuchajcie, no, taka ta religijna, boska do Boga, no, to miłości jest wiele, ale mówienie o miłości, to jedno. Ale powiedzenie, tak jak tutaj było właśnie kazanie do mężczyzn, ale posłuchajcie no, do mężczyzn, no, właśnie, że jeżeli jesteś w małżeństwie i masz żonę, no to dlaczego są te rozwody, ale dlaczego nie rozmawiasz z żoną? Rozmawiaj, bo kobieta jest tak skonstruowana, że potrzebuje po pierwsze też i uwagi I, ona, i on mówi wprost, że jeżeli nie będziesz miał dla niej czasu, jeżeli nie będziesz miał dla dzieci czasu, jak masz córkę, to chociaż z tą córką dla niej znajdź czas, ale dla syna znajdź dwa razy więcej czasu, bo ty jesteś ten, ta głowa rodziny i ty jesteś za to odpowiedzialny tak. Dwie strony są odpowiedzialne, ale wielka rola jest mężczyzn. I jak wychowasz swoją córkę, to ona później nie będzie szukała tego ojca i tego uczucia, bo ty jej dasz to uczucie już teraz. Bo ta córka jest dla ciebie najwspanialsz, najwspanialszą córką na świecie i to samo z synem. Bo jeżeli. Słuchajcie, ja powiem tak. No, jak już mam te 36 lat. <laughs> Od wielu lat. Kochani, także jestem właśnie pod wrażeniem nie takich wyśmiechtanych frazesów, bo wiecie, musicie, musicie, albo nie musicie, albo coś tam. Konkretnie, konkretnie. No i dlaczego? Dlaczego ta żona twoja odchodzi? A dlaczego do niej sms a nie piszesz? A dlaczego do niej nie zadzwonisz? I tak jak powiedział, porównał to bardzo ładnie w jednym wskazań do. I ten wąż się wśliznął, ale ten wąż dla tej Ewy miał czas. Miał czas. No, nie wiemy, posłuchajcie, jak było za <grybujesz> Czy tam jakaś wężownica? <grybujesz> wymyśliłam słowo. Gdzieś też nie, stram, nie pukała, nie stukała, ale chodzi mi o powiedzenie wprost. I też jest przepiękne świadectwo. Ale to jak tam jeszcze, jak człowiek wejdzie, już to podpowiada internet, podpowiada YouTube. <grybujesz> Pana. Dariusza jest z imienia i z nazwiska, jak pił, jak pił i jak ta żona brała ślub z pełną świadomością i ona mówi też z takiej relacji, gdzie uciekała do ciotki, bo ojciec bił. No posłuchajcie, polecam wszystkim. Tak, ale to jest ta docena tych naszych wspaniałych mężczyzn. Co ta kobieta jest bez faceta warta? A co ten facet jest bez tej kobiety warte? Ale jak nam wkładają do głowy, że to nie wiadomo co, bo teraz jest, y jak ta ochrona środowiska. No tak, chrońmy środowisko, ale tutaj będziemy palić drewno, prawda? I wytniemy Bóg wie ile tego lasu, który nie, od nie odrośnie za rok i za dwa. A teraz, no, no i teraz zobaczcie, tak mam, nam wymawiają o tych różnych tematów wiele, a my tak to łykamy. I tak w pewnym momencie stają rzeczy się modne, ale dlaczego stają się modne? To tak jak wrócę jeszcze do tych czarnych marszów, i taki mamy przykład bardzo bliskiej nam osoby, która pierwsza była na czarnym marszu. Wiemy o co chodziło w czarnym marszu. Ale też chodziła i mówiła: No tak, ale ona musi. No tak, teraz jest. No ale ona nie może zajść w ciąży. No i co teraz zrobić? No to teraz ja nie rozumiem, że albo chcemy tego dziecka, albo nie chcemy. Albo decyzję to podejmujemy tu, w sercu. No to się trzeba zdecydować, po której stronie barykady jesteśmy. To teraz, jeszcze niedawno, pewne ugrupowania mówiły, tak, najważniejszy jest Czarny Marsz, a teraz mówią, nie, a najważniejszy jest in vitro. No to halo, no bo słuchajcie, no to albo jesteśmy za życiem, albo za śmiercią, albo się nie odzywajmy w pewnych tematach. Prawda? Albo rozmawiajmy. A no właśnie. I zobaczcie tak, ktoś nami, ktoś wpływa, ktoś konkretnie określoną modę, o określonej modzie mówi. I dlatego tak mi się bardzo spodobało te kazania tego księdza Dominika, który mówi wprost. A najfajniejsze jest wiecie co jest w tym wszystkim, że tak nagle jest jakiś tam filmik podpowiada, bo facet taki, taki, ten, o bo on jest tam yy, yy, chyba jakiś redaktor, bo to posłuchajcie, ten, on mówi, że on się z tym nie zgadza ale to on się z tym nie zgadza. To jeżeli się z tym nie zgadzasz, to powiedz, jakie jest twoje zdanie w tym względzie. A nie mów na zasadzie, ja się z tym nie zgadzam, bo posłuchajcie, no posłuchajcie, no moje nazwisko jeszcze przy tym księdzu nie było, no to no pora szukać, no takich, no jak to powiedzieć, no jak to nazwać, że szukamy, a takiego nie poparcia, tylko musimy się pokazać, no na ten temat też się wypowiadamy, ale wypowiedzieć się na temat, to Daj przykład, daj wskazówkę. Podziel się z tymi młodymi. A jak ty, jeżeli masz rodzinę lub nie masz, no jeżeli ten wypowiada się na temat małżeństwa, no to jeżeli ty się też chcesz wypowiadać, no to powiedz, jak jest z Twoim. A czy ty się z tym zgadzasz? A może masz inne rozwiązanie, jeszcze lepsze. A no właśnie. Jaki był Twój przykład? I mm, oglądałam też wywiad z panią Pawlikowską, Beatą Pawlikoską, która powiedziała, ktoś jej tam powiedział, że w tym wywiadzie, w rozmowie, a to tyle osób jest za tobą i ty czujesz się odpowiedzialna, czy czujesz się odpowiedzialna za te osoby? Ona mówi, nie, to nie jest tak, że ja mam się czuć odpowiedzialna za te osoby. No właśnie sobie pomyślałam, ale dlaczego? Zaraz, to nie jest tak, że zrzucamy odpowiedzialność, bo, bo ona mi powiedziała to, to, to teraz ona jest winna. Posłuchajcie, ona bardzo ładnie też powiedziała. Ja mówię tylko o tym, co przeżyłam, co spróbowałam, co doświadczyłam i mówię swoje zdanie. Jeżeli się ty z tym zdaniem zgadzasz, to ja się cieszę. Jeżeli chcesz iść moim kierunkiem, moją wskazówką, to tak i tak poczułam taką bliskość z tą panią Beatą, bo ja myślałam tak, to tak samo mój kanał, nasza odwaga, bo to jest ta moja odwaga, którą się dzielę, to co przeżyłam, to co zobaczyłam, to co doświadczyłam przez co przeszłam i dlatego mówię tak, nie są potrzebne wyświechtane frazesy, które ta, miłujcie się, tralala, hopsasa, tylko konkretnie jakie są rozwiązania, jak to zrobić, a no właśnie, odzywać się, czy się nie odzywać. I tak jak z mojego doświadczenia pewnego dnia w życiu, było, że daj spokój, ona chce rozmawiać, ona chce mówić, nie to jej przejdzie, przejdzie jej nie słuchać, posłuchaj, tak kobietki mają. Tak, bo ta osoba, ta kobieta powiedziała ze swojego doświadczenia, bo ona przerobiła tylko taki kierunek w życiu. I to był największy błąd. Albo może powiem tak, największe zwycięstwo, bo to tym bardziej ja dostałam wtedy, nie powstrzymało mnie, tylko pomyślałam, to nie tak nie działa. To trzeba, posłuchajcie, aby dwie strony chciały, bo do tanga trzeba dwojga, bo do tanga trzeba dwojga. <laughs> o, humor nie wrócił. Słuchajcie, żeby był związek, żeby było małżeństwo, to trzeba chęci dwóch stron. To tak jest moje ulubione słowo współpraca. Współpraca, jak definicja mówi, to dwie strony chcą, nie jedna. Bo jak chce jedna, no to sorry Gregory. Miałam taką koleżankę wiele lat temu. Posłuchajcie, byłam wtedy w Krakowie, na weselu, bo ona powiedziała: Ja muszę wyjść za Piotrka. I tak po iluś latach to do mnie dotarło. Ona powiedziała: Bo ona musi za niego wyjść. Musi, ona pozwalajcie, musi. No i tak po pół roku już był rozwód. No, chyba też musiała, bo już wtedy już nie, nie znałam, jak to tam się zadziało. A po, nie wiem, dwóch czy trzech latach Piotrek zginął. No, no to musiała, no musiała, ale ona musiała. Nie, ona musiała to nie to, że musiała, bo yy, powiedzmy kiedyś, bo powiedziane, a musi wziąć ślub, bo dziecko w drodze. Nie, nie, ona musiała. Nie wiem z jakiej przyczyny, bo ona tego wtedy nie powiedziała, ale ja muszę wyjść za Piotrka. I ona osiągnęła cel, ale ona tylko chciała za niego wyjść. No, tak mi się teraz wydaje. Bo ona nie, nie używała słów, ja chcę z nim stworzyć piękny związek. Ja chcę mieć z nim dzieci. Ja chcę z nim założyć rodzinę. Ona tego tak nie mówiła. Także, słuchajcie, kochani, zobaczcie, jak to te słowa, które wypowiadamy, mówią o nas, mówią o naszych kierunkach. I tak jak ten Joannis, co już wiele razy powtarzała, on chciał mieć Ferrari, żeby te dziewczyny go kochały. I przyszła dziewczyna o nazwisku Ferrari, która go pokochała. Także marzenia się spełniają. I życie jest niesamowite. Posłuchajcie, życie jest niesamowite, tylko go należy odkryć. I taki miałam dzisiaj sen, posłuchajcie, kochani, że jest kilka osób i sprzątamy. Sprzątamy na zasadzie pakujemy się, wynosimy, jest jakieś takie pomieszczenie, dom, nie, 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 umiem, nie, nie umiem tego tak, znaczy powiedzieć, jak to tak, że no jest pomieszczenie, które sprzątamy. Pakujemy, pakujemy, wynosimy i nagle się pojawia w drzwiach mój tata i mówi tak, jeszcze to, trzeba zabrać jeszcze to. I ja tak w tym śnie mówię, a to jeszcze mój tata przyszedł mi pomóc i, i powiedział tak, i teraz już my wszystko wynieśli i już idziemy, na zasadzie odchodzimy, opuszczamy. Wyczyściliśmy i opuszczamy ten dom i się opuści, i się obudziłam. I mówię, jakie to piękne niektóre te sny, bo to tak wczoraj mówię, nasłuchałam się przez dwa dni różnych kierunków, różnych wiadomości, o, właśnie też między innymi kazań. I jak warto poświęcić swojego czas swojego życia, by pewne rzeczy przemyśleć. I te dwa dni, w tej chwili jestem wdzięczna, że te dwa dni Leżąc w łóżku, miałam czas na przemyślenia, miałam czas na przesłuchania, miałam czas na spojrzenie yy, na życie oczami innych osób. Ale no, w tym kazaniu to niesamowite. Polecam wszystkich. Wszystkim. I kochani, życzę Wam spokojnej niedzieli, zdrowia. <ścoughs> zdrowia życzę nam wszystkich i pogody ducha pogody ducha, bo jak jest pogoda ducha? to inaczej patrzymy na świat. Zdrowia. Zdrowia i pogody ducha. Pa. Pa. Pa, Jadziu, Mariola, Gabrysia, Renatka z Podkarpacia, Paulinko, Ewelinko, Joasiu. Pa dziewczyny, pa chłopaki. Pani Łukaszu. O, też dziękuję za, za przemiłe, tak powiem, wymiany informacji, bo to też człowiek Nagle może spojrzeć też na inne życie i na inne problemy. I gratuluję, gratuluję takiej cierpliwości i wytrwałości, bo cierpliwość i wytrwałość dzięki nim wiele możemy osiągnąć. Pa! To już naprawdę, Pa!